Witam serdecznie na kolejnym studium Słowa Bożego z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Dzisiejsze spotkanie będzie ostatnim z serii tego sezonu, które dotyczyło, dotyczyło ksiąg Ezrasza i Nehemiasza. Ja na imię mam Janusz, a razem ze mną dzisiaj uczestniczą w tej dyskusji moi przyjaciele Mariusz, Leszek i Grzegorz. Jak zwykle, kiedy przystępujemy do rozważań nad Słowem Bożym, chcemy prosić Boga o Jego obecność i pomoc. Dlatego teraz do modlitwy zapraszam Mariusza. Nasz łaskawy Boże i Panie, który jesteś źródłem wszelkiej wiedzy i mądrości, prosimy Ciebie o Twoje błogosławieństwo dla tego studium, kiedy chcemy przyjrzeć się wielkim postaciom, ludziom, którzy byli wielkimi przywódcami duchowymi w Izraelu, po to, Panie, aby też wyciągnąć wnioski dla naszego życia, ponieważ każdy z nas ma wpływ na innych ludzi, abyśmy naśladowali tych, którzy byli przywódcami według Twojego serca, a unikali błędów tych, którzy w jaki sposób Ciebie zawiedli. Bogosław nas, bogosław Twoje słowo, bogosław wszystkich uczestników tego wspólnego studium. Prosimy Ciebie o to przez imię Pana Jezusa. Amen. 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 Dzisiejszy temat, jako ostatni w tym cyklu, myślę, że jest jakimś naturalnym podsumowaniem całego sezonu i ten tytuł przywódcy w Izraelu jest, myślę, takim dla nas bodźcem i takim jakimś wezwaniem, żebyśmy spróbowali podsumować, ocenić, a może docenić rolę tych ludzi, tych osób, którzy byli głównymi bohaterami tych rozwa rozważań przez ostatnie tygodnie. Wiemy, że chodziło o Esdrasza i Nechemiasza, ale może na początku chcielibyśmy szerzej spojrzeć na sylwetki przywódców i mamy propozycję autora tego opracowania, aby takich pięć postaci wziąć pod uwagę. Jest to Rehabeam albo Re Roboam w innym tłumaczeniu, król judzki, jest to apostoł Piotr, jest to król Jozjasz, jest Debora prorokini i król izraelski Ahab. Może zanim na ten temat ich postawy, ich stanowiska, chciałbym, żebyśmy sobie krótko nakreślili te historie, jakie dotyczy, dotyczą poszczególnych tych postaci. Rech, re, re, rechabeam albo Roboam. Kto to był i czym się charakteryzował? Rechabam jest bardzo ciekawym przywódcą, niestety słabym, który próbuje używać siły, próbuje w jakiś sposób zastraszać swoich poddanych i popełnia straszliwy błąd, błąd, który prowadzi do podziału królestwa. Jest też przywódcą, który jakby nie słucha ludu, nie słucha nawet głosu swojego sumienia, nie słucha Boga ale słucha złych podpowiedzi. Mm -hmm. I ta odpowiedź, jaką udzielił narodowi a Bożemu, nie podobała się i a, owocem tego był bunt i, i, i podział. Moglibyśmy nazwać taki rodzaj przywództwa, który on chciał pełnić swojego rodzaju tyranią. To nie jest przywództwo na miarę ezrasza czy nechemiasza. Tak, ja bym w kontraście, albo jakby w porównaniu do tego przywódcy, zajął się teraz historią króla, też judzkiego, ale trochę późniejszego, Jozjasza. Może przytoczmy tutaj kilka tekstów z drugiej księgi królewskiej, 23 rozdział. 23 rozdział. Od 1 do 10. Leszku, możesz przeczytać? Król rozesłał więc wezwanie i zgromadzili się u niego wszyscy starsi z Judy i z Jerozolemu. Potem król wstąpił do świątyni Pana, a z nim wszyscy mężowie judcy i mieszkańcy Jerozolemu, i kapłani, i prorocy, i cały lud od najmniejszego do największych, i kazał Odczytać przed nimi wszystkie słowa Księgi Przymierza, znalezionej w świątyni Pana. Następnie król stanął przy kolumnie i zawarł przed Panem Przymierze, że będą naśladować Pana i przestrzegać jego przykazań i rad, i ustaw z całego serca i z całej duszy, przywracając ważność słowom tego Przymierza, spisanym w tej Księdze, i cały lud przystąpił do Przymierza. Może wystarczy. Chciałem zwrócić Waszą uwagę tutaj, y, y, mi się rzuciło. Y, Roboam, ten pierwszy król, nie wiemy dokładnie, ile miał lat, gdy objął królestwo, ale pewnie był młodym człowiekiem. Y, młodym człowiekiem, bo otaczał się z rówieśnikami, było powiedziane y, młodymi. Starych wysłuchał, doradców, ale bardzo mu to nie pasowało. I czy zdajemy sobie sprawę z tego, w jakim wieku był Jozjasz, gdy to nastąpiło? Miał 8 lat, kiedy zaczął panowanie. A w 16 roku jego panowania znaleziono księgi i przejął się treścią tych ksiąg. Czyli miał lat 24. 24. Człowiek nie stary, prawda? A zwróciliście uwagę, kto się wokół niego zgromadził w pierwszym tekście? Tak, gromadzą się wszyscy liderzy. Czytamy o starszych, z Judy, z Jeruzalemu, a potem czytamy o kapłanach, prorokach, ludzi z jakby z wyższych sfer, a także prości ludzie, przedstawiciele ludu. Prawda? Ale przede wszystkim mnie uderzyło to, że zebrał wszystkich wokół niego Zgromadził starszyznę. Jeden młody i drugi młody. Wiemy, jakie były losy tych, jakie, były, jakie było postępowanie tych królów w dalszej historii, i jakie były w związku z tym losy całego królestwa później. Roboam przez swoją, swoje posłuszeństwo, jakie okazał młodym doradcom, doprowadził do podziału królestwa, do rozpadu tej potęgi, która była po Dawidzie i po Salomonie. Um, Jozjaś jest królem, który jest królem reformatorskim. Król odbudowuje, który odnawia, który yy, prowadzi do, do dużych, dużych zmian. I trudno mi powiedzieć, od czego to zależy. Młodzi ludzie, jeden i drugi. Ja myślę, że to jest taka różnica istotna, która występuje w tym porównaniu. Yy, yy, jeden z nich wsłuchuje się w głos młodych doradców, tak naprawdę ten drugi nie tyle wsłuchuje się w głos starszych przywódców, ale wsłuchuje się słowa Pana. I to jest, myślę, miara lidera w, w Bożym Kościele. To jest ten, który przede wszystkim słucha głosu Bożego, słucha słów Pana i kieruje się swoim postępowaniu yy, Bożym Słowem. Tak. Mamy tu jeszcze podany przykład w naszym podręczniku króla Chaba. Co możemy powiedzieć o królu Achabie, królu izraelskim? Takimi. Co się pierwsze nam rzuca, jakie narzuca, nasuwa jakie, jakie porównania. No zgoła, zgoła odmienne od. Na przykład od y, tutaj przykładu Jozjasza, który swoją postawą y, sprawił, że, że wszyscy yy, że wszyscy słuchali się jego. Tak. I, i Natomiast Ahab, no, zgoła, jest to taki zgoła odmienny przykład niż, niż Jozjasz. Moglibyśmy długo pewnie opowiadać historię z życia Ahaba, prawda? Związane z prorokiem Eliaszem, to są bardzo, bardzo znane. Mhm. Wiemy, że dobrego trudno by tu było cokolwiek znaleźć. I doprowadził tym samym cały naród do wielkiego odstępstwa. Wielkie bałwochwalstwo, pogaństwo, jakie, jakie zapanowało w Izraelu, to w dużej mierze zasługa właśnie Achaba. Tak, Leszku? No, Achab to zdecydowanie negatywna postać w historii Izraela. Król, który poprzez to, że choćby no, taka, taki drobny przykład, który tutaj czytamy w 21 rozdziale księgi pierwszej księgi królewskiej że miał przy swoich tam przy swoim pałacu winnicę która była nie jego no i... chciał ją koniecznie mieć a właściciel odmówił mu no to widzimy jego postawę że jakiś taki zdenerwowany mocno no, nieszczęśliwy z powodu Jednej winnicy, a przecież na pewno miał ich wiele. Na pewno miał znacznie więcej niż ten właściciel tej winnicy. I, i taki, taki, po prostu taki małoskowy się mija, ta, ta osoba. I przychodzi do niego żona, Izabel, i daje mu, no, okrutną radę. W wyniku której ginie właściciel winnicy tak, żeby tamten mógł, żeby Ahab mógł przy, ją przejąć. No, no To jest no, bardzo karygodne, jeżeli chodzi o przywództwo, które nie służy nikomu poza sobie samemu. Tak, możemy bez, różnie wykorzystać władzę, tak samo mamy wpływ na innych ludzi i albo ją wykorzystujemy po to, by poprawiać jakby swoją sytuację materialną, by wykorzystywać tych, którzy są nam w jakiś sposób podani, albo wykorzystujemy te możliwości po to, aby innych ludzi podnosić na wyższy poziom, uszczęśliwiać, nieść, nieść pomoc i tutaj te proporcje się odwróciły. Ahab jest skoncentrowany na sobie, to jest takie przywództwo egoistyczne, przywództwo, którym są te elementy tyranii i znowu to jest przywódca, który nie słucha się Bożego Słowa, ale słucha się swojej pogańskiej, i małżonki. W historii narodu izraelskiego mamy dużo różnych przykładów. I żeby nie być tylko takimi jednostronnymi, popatrzmy też na przykład kobiety, która wywarła wpływ na losy Izraela. Mamy w Księdze Sędziów w czwartym rozdziale opisane wydarzenia prorokini Debory. W czwartym wierszu czwartego rozdziału od czwartego rozdziału, jakbyśmy mogli przeczytać wiersze od 4 do do 6. W tym czasie sądziła Izraelitów prorokini Debora, żona lapidota. Siadowała ona pod palmą debory pomiędzy Ramą a Betelem, na podgórzu Efraimskim, i synowie izraelscy przychodzili do niej na sąd. Posłała ona wezwanie do Baraka, syna Abinoma, z Kadesz naftali, i kazała mu powiedzieć: Oto tak nakazuje Pan, Bóg Izraela, wyrusz i pociągnij na górę Tabor. A weź ze sobą 10 tysięcy mężów, z synów natalego i z synów zebulona. W ósmym wierszu jeszcze jest też ciekawa odpowiedź baraka, odpowiedział jej Barak, jeżeli ty pójdziesz ze mną, i ja pójdę, a jeżeli ty nie pójdziesz ze mną, i ja nie pójdę. O czym świadczą te, te teksty? Zasadniczo można, by się było tu spodziewać. Że może nastąpić jakiś konflikt. Jest kobieta, Debora i mężczyzna. Obydwoje są sędziami. Czy mógł Barak obawiać się, że jego stanowisko będzie zagrożone? Po pierwsze, ten, ten tekst, taki historia, o tym, że kobiety są też dobrymi przywódcami. Prawda. I nawet w systemie patriarchalnym, pat pat tak właśnie ]uda. silnym, jak mamy w Starym Testamencie, widzimy właśnie tę szczególną rolę kobiety, niezwykle mądrej, której, której rady szukają też inni przywódcy, chociażby jak, jak Barak, i ci wszyscy, którzy do niej przychodzili. A więc w jaki sposób nie ma tutaj takiego podziału. Nam się przywódcy kojarzą najczęściej w kościele z mężczyznami, prawda? Kapłani, przywódcy, nie wiem, pastorzy. Tutaj widzimy kobietę, która jest też świetnym, świetnym przywódcą. Ale to była przywódcą nie dlatego, że była mądra, taka, miała taki silny charakter, ale została wybrana przez Boga i otrzymywała. Słowo od Boga, co należy robić. I w mhm. tym wypadku e, zaprasza Baraka i, i mówi mu, że Pan Bóg nakazał, aby on wziął żołnierzy i poszedł e, na górę Tabor. No tutaj Barak odpowiada, że no, jak ty pójdziesz ze mną, to, to ja pójdę, nie? Mhm. E, czyli jednak jest jakaś obwawa no, Baraka, że ona go tam wysyła, nie wiadomo, co się z nim stanie, nie, nie wiadomo, czy to jest takie pewne. Miał jakieś wątpliwości, widzę. A ona tutaj w wersecie dziewiątym bardzo z, od razu odpowiada, bardzo stanowczo: pójdę z Tobą, tylko tak. że cała chwała nie przykładnie Tobie, tylko mnie. Tak. Za, zasadniczo naszym celem jest nie tej historii, ale yy, podkreślenie wpływu, jakie, jaki ta, ta osoba wywarła na losy narodu prawda? Kobieta, która wtedy miała na pewno zupełnie inną pozycję niż każdy jeden mężczyzna, a potrafiła spowodować to, że naród i przywódca posłuchał, postąpił według jej rady. Wyzwolenie, zwycięstwo, pokój, dobrobyt. Mhm. Tutaj są mhm. te przykłady takie bardzo klarowne. Mamy tak. postacie dobre, mamy dobrych przywódców, którzy popełniają. Którzy czynią dobrze, mm -hmm. więc Rechabeam, zły przywódca, który czyni źle. Kolejne trzy postacie: Piotr, Jozja, Debora, dobrzy przywódcy, którzy postępują dobrze, i kończymy znowu tym negatywnym przykładem Ahama, Ahaba. Tak. Ale zauważcie, że gdyby do innych tekstów sięgnąć, znajdziemy teksty, gdzie na przykład wspaniały przywódca, jakim był Dawid popełnia straszliwy błąd, prawda, a jest przywódcą i tego jakby nie dyskwalifikuje. Mamy Piotra, który popełnia wiele błędów. Zapiera się tak. Jezusa, potem widzimy, jaką negatywny wpływ wywarł na pewną grupę wierzących, kiedy a, nie chciał podporządkować się Ewangelii i otrzymał taką publiczną nagannę od apostoła yy, Pawła. Pawła. A więc czasami bywa też i tak, że dobrzy przywódcy postępują źle, a raz tym złym zdarzało się zrobić coś, coś dobrego. Ale generalnie mamy tutaj właśnie te różne typy przywództwa, i, i myślę, że mm -hmm. powinniśmy wzorować się na, na tych dobrych przykładach. Tak. Ale. To Janusz, może ja jeszcze chciałbym coś dodać, tak. w między, zanim pójdziemy dalej. Otóż no, popełniłem pewien błąd mówiąc o Deborze, że to ona by przypisywała sobie tą chwałę, tego zwycięstwa, które tam proponowała, żeby objął ten Ahab. Ona mówi, że. Pójdę z tobą, tylko że nie Tobie przypadnie sława tej wyprawy, na którą ciągniesz, gdyż Pan wyda ceserę w ręce kobiety. Czyli jednak zwróciła uwagę na to, że to Bóg. Tak, tak. Bogu należy się chwała za to, że dojdzie do, tutaj do zwycięstwa. W dalszej części tej opowieści pojawia się jeszcze inna kobieta również bardzo dzielna, odważna i zdecydowana, która sprawę rozwiązuje bardzo definitywnie. Palikiem od namiotu i młotem. Prawda? <grystot> tym, nie Jednoznacznie nie prawda? prawda, ale i, i to ręka kobiety zrobiła, więc to, to jest na pewno znamienne i, 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 i ciekawe. Ale um, autor nas jeszcze kieruje do o, kilku innych przykładów, które wręcz yy, tylko z, samo, samo zło yy, mogą, yy, mogą yy, Przynosić albo, albo przedstawiać. Pewnie, jak czytamy księgi historyczne, księgi królewskie, nie wiem jak się wam przydarzyło, ale jakie, jakie macie wtedy wnioski, konkluzje? Jak czytam o tych królach, jednym, drugim, trzecim, kolejnym, i co jeden to gorszy. Co jeden to, to, to prześciga się w czynieniu zła. No, otwórzmy piętnasty rozdział pierwszej królewskiej, wiersze 26 i 34. I czynił to, co złe w oczach Pana, i kroczył drogą swojego Ojca i w jego grzechu, którym przywiódł do grzechu Izraela. Ale Basza, syn Achiasza z plemienia Isachara, zbuntował się przeciwko niemu i zabił go Baasza w, w Gibeaton, który należy do Filistyńczyków. Gdy Nadab i cały Izrael oblegli Gibeaton. Tak. Nadab w Izraelu, jeden z królów. To był, prawda, któryś tam potomek po Jeroboamie, właściwie nie potomek, nawet, tylko przeciwnik. Nie, to jest potomek, syn Jeroboama. Nadal po nim przychodzi Bachsza i wybijają się wzajemnie, prawda? Cały ród zostaje wybity. Potem. Kolejne, kolejny przykład w II Królewskiej, 13 rozdziale. Jakbyśmy chcieli przeczytać od 1 do 3. Leśku, możesz. W 23 roku panowania Joasza, syna Achazjasza, króla judzkiego, objął władzę królewską nad Izraelem Samari Samarii Jehoachas. Syn Jechu, a panował 17 lat. Czynił zaś to, co złe w oczach Pana, naśladując grzech Jeroboama, syna Nebeta, które ten wciągnął Izraela i od nich nie odstępował. to też rozgorzał gniew Pana na Izraela i wydał ich w moc Hazaela, króla Aramu, i w moc Benhadada, syna Hazaela przez cały ten czas. W tamtych czasach, czy król miał jakiś wpływ na cały naród? Zwróciliście uwagę na to, czy naród może był inny, a król był tylko taki, jak tu czytaliśmy? Tu chciałem uwagę jeszcze zwrócić na to, to co czytałem wcześniej. Że czynił to, co złe w oczach Pana i kroczył drogą swojego ojca. Taki, taka myśl mi teraz przyszła, że yy, jeżeli ojciec kroczył tą złą drogą, to jaki miał przykład, to jaki miał przykład on, kiedy obejmował urząd? Nie miał, nie miał dobrego przykładu i, i kroczył tą samą drogą, co, co ci, którzy byli przed nim. Są takie dwa powiedzenia w języku polskim, które pasują do tych historii. Po pierwsze, mówi się często, że niedaleko pada jabłko od jabłoni, prawda? Rozumiemy to, że często synowie popełniają błędy swoich ojców. Tak. Na zasadzie złego przykładu. Niektórzy mówią o pewnych, pewnym jakimś genetycznym przekazie, że coś złego może było przekazane. Myślę, że tu bardziej zaraźliwie jest zły przykład. I drugie powiedzenie, często używane w kościele. Gdy mówimy, ryba psuje się od głowy. I bardzo często jest tak, że lud nie wzniesie się na wyższy poziom niż liderzy w kościele. Więc jeśli mamy złych liderów, mamy ludzi zepsutych, mamy ludzi skorumpowanych, trudno wymagać, aby ten zły przykład pobudzał do większej pobożności, do poświęcenia, do, do skruchy przed Bogiem. To jest wielka odpowiedzialność liderów w kościele a służyć dobrym przykładem. Ja nie chciałbym, żeby ktoś podsumował w ten sposób moje życie. Myślę, tak. że nikt z nas nie chciałby takiego podsumowania. Wszystko, co nam się udało w ciągu naszego życia, ktoś wyraża takimi słowami. A czynił to, co złe w oczach Pana. To byłaby tragedia. To jest rozmięcie się z, z Bożym planem wobec życia każdego i każdej z nas. Tak, bo to nie byli ludzie, którzy e, przyszli znikąd. To byli ludzie, to byli Izraelici. Przecież to byli, Potomkowie narodu Bożego, którzy mieli możliwość i dostęp do tego, aby się dowiedzieć, sprawdzić, jaka jest wola Boża, prawda? Tylko, że po prostu lekceważyli to i robili sobie to swoje. Do tego doszło, że w czasach już powiedzmy współczesnych Jezusowi, późniejszych dużo, naród, chociaż uważał się za bardzo bogobojny naród, za bardzo prawowierny i przywódcy takich się u, u, uważali, postępował zupełnie zgoła, przewrotnie i, i, i fałszywie niż to, czego można by się od nich było spodziewać. Właśnie, no to patrzmy z drugiej strony. To, że liderzy błądzą, nie jest jakimś usprawiedliwieniem naszych złych wyborów, dlatego że mamy osobistą odpowiedzialność przed Bogiem na pewno w tych historiach nie zawsze ludzie szli za złym przykładem liderów. A, I Pismo Święte bardzo często mówi o tej naszej odpowiedzialności przed Bogiem. I że to od naszego życia, a od naszych wyborów zależy nasze przeznaczenie. I nie schowamy się za plecami dobrych czy złych liderów. Tak, dziękuję. Myślę, że. Czas, żebyśmy wrócili do naszych głównych bohaterów: Ezracha i Nehemiasza. Mówiliśmy już o tym poprzednich tygodniach, o, o jaki sposób Nehemiasz działał, kiedy przybył, kiedy spotkał się z dużą opozycją, z dużym oporem od sąsiadów, od, od okolicznych narodów, od tych, którzy. Na początku chcieli pomagać, odtrąceni stali się największymi wrogami. Zresztą takimi byli od samego początku i to, była ich właści prawdziwa, to było ich prawdziwe oblicze, które się tutaj okazało. Nie tają swoich zamiarów. Wręcz chcą dokonać zamachu na Nechemiasza. Czy Nehemiasz y, przestraszył się? Y, schował. Uciekł. Jakim go widzimy? Nechemiasz wykazał się dosyć dużą odwagą, gdy spostrzegł, że wokół niego dzieje się jakiś spisek. Nawet jego najbliżsi współpracownicy postanowili go podejść. I, I ta odwaga Nechemiasza jest bardzo taka. No, dla mnie taka niesamowita. To jest taki przykład naprawdę godny naśladowania, i, i ja życzę, żebyśmy my mogli, mogli mieć taką odwagę jak Nehemiasz. jaką postawę zajął Nehemiasz? Czy yy, wystraszony, przelękniony, bo woła Boże, ratuj i siedzi bezradnie? Właśnie to jest takie zastanawiające w tej historii, że to są ludzie wrażliwi. Tak, wiemy, że potrafili płakać, potrafili tak. czuć jakąś swoją własną bezradność, ale jednocześnie znajdowali siłę w Bogu, w modlitwie, w poście do tego, by jednak dążyć do celu, który wcześniej obrali. Myślę, że to jest taka cecha dobrych przywódców. Oni są skupieni na celu, są odważni, są zdecydowani, a jednocześnie wykazują wrażliwość i są wsłuchani w głos po prostu zwykłych ludzi. A więc nie silny tyran, ale silny przywódca, który chce po prostu służyć ludziom. Dechemiarz w obliczu niebezpieczeństwa robi wszystko, co może do niego jako do przywódcy należeć. A więc podejmuje konkretną taktykę. Wie, że mury nie stanowią obrony, bo są w rozsypce, yy, ustawia ludzi zdatnych do walki przed murami. W miejscu, gdzie to jest możliwe, zrobi tak, jakby żywy mur wokół Jerozolimy. Powoduje to, że nieprzyjaciele widzą, że ich misterny plan. Plan zaskoczenia Izraelitów, Judejczyków i rozproszenia, uniemożliwienia ich pracy z niczym. Dokładnie, bo gdyby ich ustawił na tych nieistniejących murach, w tych gruzach, to by zniknęli ci ludzie, a on ich na, na czyste pole wystawi, żeby byli widoczni, Prawda? żeby daleko, z daleka można było ich zobaczyć, że czekają, są uzbrojeni i gotowi do walki. Sądzę, że to jest jeszcze jedna rzecz ważna, warta podkreślenia, to jest to, że prawdziwi przywódcy, takimi jakim byli Nechemiasz i Jezdrasz, to są ludzie, którzy potrafią rezygnować ze swoich planów i ambicji. Czyli zobaczcie, Nechemiasz miał tak dobrą posadę, mógł, mógł mieć dobre, wygodne, ostatnie życie do, do samego kresu. Tak. On z tego rezygnuje jest gotów się poświęcić. Mamy przykład Mojżesza, który w pewnym momencie jest gotów nawet poświęcić swoje zbawienie po to, by ratować swój lud. I to jest, myślę, też bardzo ważna rzecz w tym takim służebnym przywództwie, tak? Umiejętność rezygnacji swoich własnych planów i szukanie szukanie właśnie dobra tych, którym się mhm. służy, tym, którym się y, przywodzi. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na postawę chemia, jaka się wtedy okazała. On... Y, jako dowódca mógłby gdzieś z centralnego bunkra dowodzenia wysyłać gońców z poleceniami i wiadomościami i siedzieć tam bezpiecznie. Widzimy go w pierwszym szeregu. On i jego ludzie, tak jak to mówił, byliśmy zawsze z nimi, nocowaliśmy z nimi, byli, pracowaliśmy z nimi. Co mnie tam ubodło, nie zdejmowaliśmy naszego ubrania przez ten czas, bo spali tak jak stali, się kładli koło ogniska, leżeli, wstawali na zmianę albo do warty, albo do pracy. Zdejmowali ubrania tylko do mycia. A tak jest napisane. No, tak. Jeżeli to jest, wiecie, czy to jest pełna dyspozycja. I, I razem z szeregowymi, można by powiedzieć, żołnierzami jest na froncie. Mało tego. Jako namiestnik, jako ten, który ma władzę, należały mu się pewne przywileje i, i dostatki. Korzysta z nich. Każdy z tych Judejczyków, którzy tam byli, był zobowiązany płacić podatek na jego utrzymanie. Kiedy tymczasem, nie tylko nie pobiera tego podatku, ale wręcz utrzymuje cały dwór i całych wszystkich pomocników, którzy tam się znajdują. Czy kolejna cecha, powiedzielibyśmy, taka szczodrość, tak, przywódców? Bezinteresowność, jaka tak. takie... Przywódca nie służy sobie, służy innym Prawda? i dzieli się tym, co po prostu otrzymał, tym, co ma. Chyba zawsze najlepszymi przywódcami byli ci, którzy dawali przykład własnymi czynami tak. i szli zawsze na przodzie, a nie wysyłali innych, żeby działali zamiast nich, nie skupiali się jedynie na rozkazywaniu. A Nehemiasz tutaj daje jeszcze jeden taki ciekawy przykład, że nie czeka na to, że spadnie mu tak zwana manna z nieba, tylko mimo tego, że jest przekonany, że to jest dzieło Boże, że odbudowa świątyni jest czymś, bardzo, no, robi to dla Boga, nie? I odbudowa Jerozolimu dla narodu. Więc jakoś Bóg powinien tutaj mo, może zainterweniować, a jednak sam to, co może, czyni. Czyli przygotowuje ludzi do walki, tam roz, te wszystkie rzeczy, których tutaj można przeczytać w tej Księdze Nechemiasa w czwartym rozdziale, w wersetach 7 do 23. I bardzo mi się właśnie podoba takie, taka postawa, że nie czeka się jedynie na cud, ale czyni się to wszystko, co można. I on to robi. A wie, że to, czego nie można, to Bóg uczyni. To jest takie też przywództwo Jezusowe, dlatego że tu się pojawia tekst z Ewangelii. Jezus mówi o tym, że ten, jest pierwszy, i to jest zupełnie niezgodne z normami, które obowiązują w świecie, bo jeśli ktoś jest pierwszy, to jest tym, który, który wymaga, który oczekuje, który, który rządzi. Jezus mówi: To, z, z, kto chciałby być wśród Was pierwszy, niech będzie sługą. Sługą wszystkich. Jezus daje przykład. Jako przywódca, jako lider, największy, jaki po prostu żył w historii w pewnym momencie, a przepastał się, przesiadłem, bierze, bierze wodę, jako sługa, umywa. Nogi swoim uczniom. bo to czynność, która była zarezerwowana dla niewolnika, dla sługi tej najniższej rangi w danym, w danym domu. I to jest też właśnie taki przykład, używam tego słowa, takie przywództwo służebne, czyli jesteś przywódcą, ale po to, by innym służyć. To jest takie właśnie Jezusowe przywództwo w tych obu przypadkach. Nehemiasz i Ezrasz, dwaj mężowie Boży, mają cel mają zapał i determinację w wykonaniu tego celu. Nechemiasz a wcześniej jeszcze Ezraż wykorzystują wszystkie swoje możliwości, umiejętności, yy, cechy do tego, aby służyć yy, tej idei najważniejszej dla nich, dla, dla ich ludu, dla Izraela. Ci ludzie musieli mieć świadomość tego, że Stolica Narodu Bożego, miejsce, gdzie ma się objawić wola Boża, gdzie ma się wypełnić wola Boża, gdzie ma przyjść odkupiciel, to jest Jerozolima. Nie w żadnym innym miejscu. Skoro ona jest w takim stanie, to my musimy zrobić coś, żeby ona ożyła, żeby była. I, I spełniała dalej funkcję tego miejsca, do jakiego została powołana. Nie było innego miejsca i celu przed nimi. Do tego ich przekonywali prorocy. Jak sądzicie, czy my dzisiaj, jako lud Bożych ostatków, mamy determinację, mamy świadomość, mamy cel tak wytknięty, jak ci mężowie mieli? Cel jest jasno określony. Mamy opowiadać o tej wielkiej rzeczy, jaką Bóg czynił dla każdego człowieka, by mógł każdy z ludzi skorzystać z tej ofiary Jezusa Chrystusa. Tutaj na autor tego studium podaje właśnie taki ciekawy, w kontekście właśnie przywództwa i misji, tekst, który czytamy w liście do Jakuba. A liście Jakuba. To jest w drugim rozdziale, w osiemnastym wersecie. Lecz powie ktoś, ty masz wiarę, a ja mam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z uczynków moich. Tak. Wiadomo, że jeżeli się jest o czymś przekonany, mi się w coś wierzy, to działanie podejmuje się adekwatne do swojej wiary. Więc działanie świadczy o tym, że faktycznie wierzymy. Bo jeżeli ktoś powie, że wierzy, a czyni zupełnie coś innego, to znaczy, że wcale nie wierzy w to. Tu jeszcze wskażę na pewną różnicę, bo zobaczmy, mamy wielu ludzi, którzy mają wizję, czy tą wizję otrzymali poprzez przywódców, liderów, ale ci dwaj przywódcy, ci dwaj liderzy to byli. Ludzie modlitwy. I tutaj wielokrotnie w tych księgach mowa jest o modlitwie, o tym, że ktoś się modli, tak. bo modli się modli i pości, się i pości. Prawda? I myślę, że ta wizja, wizja i to takie dążenie do celu, pełne determinacji wypływało z tego faktu, że oni korzystali nie z własnej siły, nie z własnej mądrości, ale ta moc pochodziła od Boga to moc odbierali poprzez ten stały kontakt z Bogiem. Myślę, że po, poza, poza wszystkim, poza wszystkimi cechami intelektualnymi, jakimiś cechami duchowymi, przywódca to jest człowiek, który po prostu który się modli, który szuka u, u Boga inspiracji i Bóg daje mu wizję i Bóg daje mu siłę do realizacji właśnie tych wizji. Chciałbym y, przyrównać to tło historyczne i moment, w jakim Nehymiasz y, jako ten wielki reformator działał na rzecz dobra narodu izraelskiego, na, gdzie te podwaliny budował, mając świadomość Bożej, Bożego prowadzenia, ale też tak jakby Nehemiasz wypiekał w przyszłość. I jego postawa, taka postawa reformatorska, taka postawa odważna, daje nam też przykład. Na, nam, którzy żyjemy w tych czasach ostatecznych, przed powtórnym przyjściem pana Jezusa, i to jest może taka analogia do tego czasu, w jakim, w jakim my żyjemy. Tak. W tamtym czasie ci mężowie mieli jasne i wyraźne poselstwo, nawet bezpośrednio do nich przychodzili bro, Boży Prorocy, którzy mówili, którzy nakłaniali, którzy zachęcali. Czy my, dzisiaj żyjący, jesteśmy świadomi tego, że jako Kościół Adwentystów, mamy również takie poselstwo, które świadczy jednoznacznie o tym, że nikt inny, ale my będziemy tym ludem, który powita naszego Pana, który ma obowiązek i zadanie ogłosić tę nowinę całemu światu. Nie będzie innego Kościoła. Czyli my, jako Tacy, powinniśmy teraz wszystkie siły nasze skupić na tym, żeby tak jak wtedy Judejczycy odbudowywali mury Jerozolimy, odbudowywać, wzmacniać nasz Kościół. Działać tak, aby on mógł sprostać tym obo, temu obowiązku, temu zadaniu ogłoszenia światu poselstwa o nadchodzącym Jezusie Chrystusie. Myślę, że to jest cel główny, jaki powinniśmy po studium tego sezonu, który kończymy, zapamiętać i mocno mieć go w świadomości. Jezus Chrystus wkrótce przyjdzie. Cały świat o tym musi się dowiedzieć. Czy jesteś gotowy na spotkanie ze swoim zbawicielem? Czy oczekujesz go? Czy tęsknisz do niego? Chcielibyśmy wyraźnie sobie z tego zdać sprawę i wszyscy. W tym kierunku nasze działania skupić, aby nasze dążenie było jednoznaczne i wszystkie siły mogły być w tym kierunku skierowane. Dziękuję wszystkim za uwagę. Dziękuję również naszemu Panu, że był z nami przez te ostatnie 13 tygodni, i wierzymy, że będzie z nami dalej. Chcieliśmy podziękować w modlitwie. Za jego obecność cały czas. Leszku, zapraszam Ciebie. Panie nasz ojcze, który jesteś w niebie, przychodzimy teraz do Ciebie, by Ci podziękować za czas, który spędziliśmy przy Słowie Twoim, którym tak wiele możemy się dowiedzieć o Tobie. Możemy się też nauczyć z historii, które tam są zawarte, jak Ty ludzi prowadzisz, jak należy postępować, co jest dobre, a co złe. Ty, Panie, daj, aby. To wszystko ta świadomość, że jesteśmy przywódcami dla mniejszej czy większej ilości osób. W tym sensie, że wierząc w Ciebie, możemy dawać przykład innym, jak należy postępować, i zachęcać ich do tego, by przyszli do Ciebie i żeby przyszli do Ciebie i znaleźli to, co my żeśmy znaleźli. To niezwykłą łaskę, jaką dajesz każdemu człowiekowi. W Twoje ręce się polecamy. Bogosław, nami, słuchaczom Twoich słów w imieniu Jezusa, o to proszę. Amen. 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 Dziękuję wszystkim naszym słuchaczom za cały ten czas, jaki mogliśmy spędzić, studując Księgę Nechemiasza i Ezrasza. Przed nami kolejny. Sezon. I kolejny temat. Wierzę, że jeszcze bardziej nas przybliżający do Jezusa Chrystusa i do czasu jego powrotu. Studium Księgi Daniela to wielkie, wspaniałe proroctwa, potężne historie i dużo ciekawych przepowiedni i proroctw dotyczących naszej przyszłości. Zachęcam do pozostania z nami w kolejnych tygodniach. Do zobaczenia.